Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.17.1 moda, który się nazywa Wampiryzm i dzięki temu modowi będziemy mogli się stać wampirem albo łowcą wampirów. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać 4 pliki z internetu, zatem wchodzimy na taką stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest strona z pobieraniem Forge'a. Szukamy sobie ostatniego i klikamy tutaj na ten przycisk Installer i stąd pobieramy plik. Przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest strona z modem Just Enough Items, czyli jej, czyli w skrócie jej. Tutaj sobie szukamy wersji Minecraft 1.17.1. Klikamy na tę strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Na kolejnej stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy moda właśnie Wampiryzm. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1. Klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. No i na kolejnej stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy guide API potrzebny do moda Wampiryzm. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Ok, gdy już mamy pobrane te wszystkie pliki, to możemy instalować i co robimy? Naciskamy jednocześnie na klawiaturze klawisz R jak robak oraz klawisz Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje nam takie okienko Run, czyli uruchom. Tutaj wpisujemy %appdata%, klikamy OK i wyskakuje nam folder roaming. W folderze roaming mamy folder .minecraft, wchodzimy do niego, szukamy folderu versions, wchodzimy do niego. Sprawdzamy, czy w folderze versions mamy folder 1.17.1. Jak mamy, to ok, a jak nie mamy, to musimy uruchomić Minecrafta chociaż raz na wersji 1.17.1, to wtedy tutaj w folderze versions stworzy nam się właśnie ten folder. No i co, jak już mamy ten folder, to co robimy? Klikamy na pobrany przez nas plik Forge 2 razy zwykłym lewym przyciskiem myszy. Chwilę czekamy, Pojawia nam się takie okno, tutaj nic nie zmieniamy, klikamy OK i czekamy, aż nam się pobiorą i zainstalują wszystkie biblioteki do Forge'a. OK, wyskoczyło okienko, że z kompletem jest z sukcesem zainstalowane wszystko, zatem klikamy OK i jak widzimy w folderze versions stworzył nam się nowy folder 1.17.1 Forge. Zatem zamykamy to i uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy mamy tutaj wybrany profil z Forge'em. Jak tak, to OK, jak nie, to klikamy strzałką i stąd wybieramy Forge'a i potem klikamy Play i tutaj zaznaczamy i tutaj znowu klikamy Play i czekamy, aż nam się doinstaluje Forge do końca i uruchomi się strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry. Jak widać, Forge jest zainstalowany. Gdy wejdziemy w zakładkę Mods, to też widać, że Forge jest zainstalowany. Wychodzimy stąd, klikamy OK, wychodzimy z gry i instalujemy pozostałe pliki, czyli znowu naciskamy jednocześnie na klawiaturze klawisz R jak robak oraz klawisz Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje nam okienko Run, czyli uruchom. Sprawdzamy, czy mamy tutaj wpisane %appdata%, jak tak, to OK, jak nie, to wpisujemy. Klikamy OK i pojawia nam się folder roaming. Wchodzimy do folderu .minecraft i szukamy folderu mods. Folder mods stworzył nam się przed chwileczką, gdy uruchomiliśmy Minecrafta razem z Forge'em. To wtedy tutaj właśnie w folderze .minecraft stworzył nam się folder mods. Wchodzimy do niego. Teraz zaznaczamy pozostałe pliki i przerzucamy je do folderu mods. Mamy je tutaj, wszystkie w folderze mods jest zainstalowane. Zamykamy i znowu uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy mamy wybrany profil z Forge'em. Jak tak, to OK, jak nie, to klikamy strzałkę i stąd wybieramy profil z Forge'em, po czym klikamy play i znowu czekamy, aż nam się uruchomi strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry, zatem wchodzimy w mods i jak widać mamy zainstalowane Guide API, Just Enough Items i Wampiryzm i tu jeszcze jakąś bibliotekę potrzebną do wampiryzmu. OK, wychodzimy z tego i stworzymy sobie nowy świat, czyli wchodzimy w single player. Tutaj sobie zrobimy... Dobra, normal zostawimy. Tutaj sobie pozwolimy na cheaty, bo ja sobie zawsze na to pozwalam. Więcej opcji świata, z bonusową skrzynkę też sobie pozwolimy. I OK. I tworzymy nowy świat i widzimy się, jak się stworzy.
No i mamy nowy świat. Witajcie, witajcie. Klikamy E jak ekwipunek i widzimy tutaj, że mamy, dostaliśmy ze startem moda mądrą książkę. Zaraz sobie do niej wejdziemy. Jak widać, jest zainstalowany jej. Jak wejdziemy sobie na ostatnią stronę, to widać, że tutaj są do skraftowania właśnie itemy z tego moda. Tu się chyba zaczynają. Tak, albo to... Nie, tutaj są jakieś potionki właśnie też z wampiryzmu. I taką właśnie tworzy się w taki sposób. Ojejka, potion table jakiś jest tutaj. I tak to się tworzy. Tutaj coś. A, krew wampirza i inksak. A drugie? 30, aha, 32 sztuki albo 64. I to jest jak 64 to na minutę. A jak 32 to też na minutę. To nie bardzo wiem, jaka jest różnica, ale okej. Okay. Potion table. Tak, takie coś się robi w potion table. Także pewnie te wszystkie potionki się robi w potion table, ale widzimy jak, więc już się nie będę nad tym rozwodzić. I strzały zatrute też tak się robi w craftingu. A to oczywiście trzeba w potion... Nie, to zwykłe są. To z wampiryzmu, a to z Minecrafta. Okej. Idźmy dalej. Mamy tutaj, jak się robi butelkę. Nie, jak się robi... Jak się ją... Coś się robi. Namiot. Nie robi się... Namioty się znajduje po drodze. Butelka z krwią wampirzą i zwykłą. Wow. Okej, tutaj strzykawka. Tak się robi strzykawkę. No i tutaj wszystkiego się dowiecie właśnie, jak się kraftuje. O, w jakimś takim weapon table. Okej, znajdźmy może taki weapon table, jak się robi. Nie wiadomo, tu... Nie, to jest ciuch jakiś. W takim właśnie... Weapon table się robi ciuchy. I takie coś. Iron z krwią daje takie coś. I tutaj jest jakieś inne coś. I tak dalej, i tak dalej. Także jest tego mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo do zrobienia. Tutaj są jakieś garlic diffuser. Jakieś rzeczy. Co to jest? Jakieś altary. No jest tego mnóstwo. Już w to nie będziemy wchodzić co i jak, bo mamy tę mądrą książkę i jak ją otworzymy, to tutaj właśnie mamy wszystko napisane. Dzień dobry nam mówią. I tutaj mamy początek, welcome, welcome i tak dalej. I jak się cofniemy, co trzeba zrobić na początek. Musisz zdecydować, czy będziesz wampirem, czy łowcą wampirów. I tutaj jest, startujesz jako wampir, albo startujesz jako hunter, czyli łowca wampirów. I tutaj są różne rzeczy. I tutaj mamy wampir. Jak wystartujesz, to właśnie tam już kliknęliśmy i tutaj doszliśmy. Także macie tutaj 8 stron do przeczytania, co trzeba zrobić, żeby stać się wampirem. Potem jak się pożywiać krwią, jak levelować, 14 stron do przeczytania, więc tutaj właśnie te altary różne są potrzebne i tak dalej. O, tutaj punkty są potrzebne. O, jak to rozłożyć wszystko. O, 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 wszystkiego się tutaj z tej książki dowiecie. Skille, jakie można dostać jako wampir. No i tutaj wszystko, wszystko. I jak przejdziemy dalej, to łowca, to też to samo, jak początki, jak, co zrobić, żeby się stać łowcą, jak levelować. Tutaj jest 5 tylko stron do przeczytania. No i potem jakie są na świecie kreatury, jakie moby dochodzą. Vampire Baron. Piękny.
Okej, okay. I co w świecie? Jest las wampirowy, las z wampirami i wioski. W wioskach coś się tutaj dzieje. Okej, okay. Jedzenie, co też inne i inne itemy. Jakie są w tym modzie? Inne bloki, jakie są w modzie? I co się dzieje? O, 1.8 to jest wampiryzm. Ok, także jak widzicie, jest tutaj dużo do poczytania i wtedy dowiecie się wszystkiego, co i jak. A ja bym chciała znaleźć namiot. Gamemotive. Ok, i poszukamy sobie namiotu. One powinny się spawnować tak co jakiś czas. O, tam chyba jest. Albo mi się wydaje. A, jest. O, proszę. I jak się zbliżamy, to się zespawnował od razu jakiś ludek. To jest łowca? Chyba. Czymś śmierdzi? Taki ma kapelutek, to jest chyba łowca właśnie. I taki właśnie mieszka sobie w takim namiocie i poluje na wampiry pewnie nocą. Pewnie nocą poluje na wampiry. I jeszcze sobie znajdziemy wioskę. Locate Village. Village, ok. I przenieś nas do tej wioski, proszę. O, jesteśmy w wiosce. Okej, okay. Takiego nie widziałam nigdy. Białego. O, bo to jest Hunter Expert. O, za wampirze duszę da nam te ciuchy. O. I w takiej wiosce też powinien być taki dom. A to jest chyba mała wioska, więc nie wiem, czy tutaj znajdziemy taki dom. A, jest taki dom, że tutaj są właśnie łowcy wampirów. O, i oni mają takie specjalne krzesełko. I tutaj mają, no, o, na przykład stąd można wziąć krew. I jakieś różne inne rzeczy. I świętą wodę też, i czosnek. No, także jak widzicie, mod działa. Trzeba się dowiedzieć z tej książki, jak go używać. Ja kończę. A wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Zapraszam was do obejrzenia, do oglądania moich serii z Minecrafta z modami Solo 5 oraz serii z Sims 4 Dynastia Piastów. No i jeżeli chcecie poradniki na wcześniejsze wersje Minecrafta, to zapraszam do kanału Craftstonesa. A tymczasem dziękuję za obejrzenie tego odcinka i trzymajcie się. Pa, 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 całusów 102.